Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy Ewangelie sobie zaprzeczają? Dzisiaj na podstawie pierwszych rozdziałów czterech Ewangelii postaram się odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście pozostając wciąż w bożonarodzeniowym duchu, w duchu oktawy Bożego Narodzenia. Zapraszam. Gloria Magna Patri, comparsit gloria nato, Spiritui Sancto, gloria magna Deo. Będę czytał pierwsze rozdziały, fragmenty pierwszych rozdziałów z czterech Ewangelii Świętych. Oczywiście rozpoczniemy od Ewangelii według świętego Mateusza. I skoro mówimy o początkach Ewangelii, zwracam na to uwagę, że początki rozpoczęcia Ewangelii mają szczególne właściwości egzorcyzmujące. Kościół Święty używa właśnie rozpoczęć Ewangelii również w rytuale egzorcyzmu, również w trakcie procesji Bożego Ciała. Uroczyście odśpiewywane są początki Ewangelii Świętych, a więc faktycznie mają one wyjątkowe znaczenie. Ja będę czytał z piątego wydania Biblii Tysiąclecia. Czy to jest najlepsze, idealne tłumaczenie? Nie. Czy jest akceptowalne? Tak. Co do tysiąclatki, oczywiście pierwsze wydania były bardzo mocno krytykowane, słusznie nazywano je edycją tysiąca błędów. Faktycznie pierwsze wydania były dosyć katastrofalne, natomiast udało się z czasem je załatać, także bez wątpienia są akceptowalne i można bez problemu z nich korzystać. Zanim przejdziemy jeszcze do treści, dwa słowa a propos również rozpoczęć tych Ewangelii, bo mają tutaj one naprawdę bardzo ważne informacje, zawierają w sobie bardzo ważne informacje. Otóż z księgi proroka Ezechiela poznajemy cztery, w takiej wizji prorockiej, cztery zwierzęta, cztery istoty, które później służą za wzór, za inspirację wizji świętego Jana Ewangelisty w Księdze Apokalipsy. I tam w Księdze Apokalipsy mamy te cztery postacie stojące przy tronie Bożym. To jest rozdział, już sprawdzę, rozdział czwarty w Księdze Apokalipsy. I tutaj czytamy: przed tronem niby szklane morze, podobne do kryształu, a w środku tronu i dookoła tronu cztery zwierzęta, pełne oczy z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu, zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Dlaczego ten fragment przedstawiam z Księgi Apokalipsy, gdy mówiłem, że będę mówił o Bożym Narodzeniu i o początkach czterech Ewangelii? No dlatego, że właśnie początki Ewangelii posłużą później ojcom Kościoła i teologom do tego, żeby przypisać te cztery postacie właśnie do czterech ewangelistów. Bardzo ciekawa jest kolejność wymieniona przez świętego Jana Apostoła. Dlaczego ciekawa? Ona prawie się zgadza z kolejnością Ewangelii, a zgadzałaby się, gdybyśmy przyjęli kolejność inną niż tradycyjną, to znaczy gdybyśmy Marka postawili przed Mateuszem. Tutaj jest pewna niepewność, niejasność, która z tych Ewangelii jest najstarsza. Tradycyjnie uważano Ewangelię według świętego Mateusza za starszą. Współczesna egzegeza, również ta katolicka, nie tylko ta modernistyczna, przychyla się bardziej do stwierdzenia, że Ewangelia według świętego Marka jest tą najstarszą spośród wszystkich czterech Ewangelii. To jest kwestia otwarta, natomiast gdybyśmy przyjęli taką wizję, to też kolejność wymieniania przez świętego Jana Apostoła dokładnie by pasowała do kolejności jakby chronologicznej napisania czterech Ewangelii. A więc pierwsze zwierzę, no właśnie u świętego Jana Apostoła to będzie lew i lew będzie pasował do Marka. Sprawdzam jeszcze raz, tak, zwierzę pierwsze podobne do lwa, zwierzę drugie podobne do wołu. Natomiast
Przyjmując tą tradycyjną chronologię w każdym Piśmie Świętym, jakie mamy, mamy najpierw Ewangelię według świętego Mateusza, a Mateuszowi przypisywany jest oczywiście wół z tej wizji. Dlaczego wół? Właśnie nawiązując do początku jego Ewangelii. Dlaczego wół? Wół jest zwierzęciem najbardziej starotestamentalnym, jakie można sobie wyobrazić. Dlaczego? Dlatego, że jest podstawowym zwierzęciem ofiarnym Starego Testamentu i tak woły są kojarzone w takiej symbolice Starego Testamentu z kapłanami Starego Testamentu. Dlaczego? No bo kapłani składali właśnie woły w ofierze. Oczywiście przede wszystkim nie tylko, ale w pierwszej linii to były właśnie woły. I dlaczego to pasuje najbardziej akurat do Mateusza? Dlatego, że on rozpoczyna w sposób najbardziej starotestamentalny swoją Ewangelię, to znaczy rozpoczyna od rodowodu. To jest właśnie pierwszy rozdział. Rodowód Jezusa. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka i tak dalej, cały rodowód Pana Jezusa. Jest to taki typowo starotestamentalny sposób myślenia, właśnie podawanie tych rodowodów, też właśnie rodowodu od Abrahama, praojca wszystkich Żydów, tak, później ojca wszystkich wierzących, ale oczywiście ojca narodu żydowskiego, później Dawid i tak dalej, właśnie z podkreśleniem tych wszystkich ważnych postaci Starego Testamentu. Wiemy dobrze, że Mateusz również w swojej Ewangelii stara się nieustannie wykazać, jak proroctwa Starego Testamentu spełniają się na Panu Jezusie, co również by pasowało właśnie do tego wołu, do tego najbardziej starotestamentalnego zwierzęcia spośród wszystkich. Nie będziemy sobie czytali całego rodowodu Pana Jezusa, natomiast warto zwrócić uwagę na jego niekompletność. To bardzo częsty zarzut. Niektórzy protestanci nawet próbują na podstawie tego rodowodu liczyć długość ziemi, tak? I liczą sobie, ten żył tyle, a no to ziemia ma 6000 lat. A więc uwaga, rodowód nawet z punktu widzenia samego tylko Pisma Świętego jest ewidentnie niekompletny. Dlaczego jest niekompletny? Dlaczego Mateusz niekompletnie opisywał rodowód? Dlatego, że jego ideą, jego celem ewidentnie nie jest tutaj podanie nam dokładnej listy, kto czyim był dzieckiem i jak dokładnie ta lista pochodzenia się ma, tylko jak typowo dla Starego Testamentu, dla sposobu myślenia Starego Testamentu, chodzi o wykazanie tej linii pochodzenia, gdzie nie są ważne pojedyncze jednostki, ważna jest sama linia, która zostaje zachowana. To znaczy tutaj Dawid, syn Jessego z pokolenia Judy, oczywiście Abraham, tak, czyli ta jedna linia, oczywiście później sprowadzone wszystko do Adama, co też ma znaczenie teologiczne, bo Pan Jezus jest faktycznie synem człowieczym, jest praktycznie w tym naszym rodowodzie, w tym naszym rodzie. Tutaj w ogóle można by powiedzieć dwa słowa a propos nieomylności Pisma Świętego. Pamiętamy, że nieomylność oznacza, że wszystko to, co autor chciał nam przekazać, jest pozbawione błędu. Czyli musimy zawsze sprawdzać, jaka jest intencja autora. Oczywiście to jest w jakiś sposób trudne, no bo nie zawsze jest to tak od razu w 100% oczywiste. Czyli musimy sprawdzić, czy autor chce nam przekazać, jak się rzeczy wydarzyły, czy na przykład właśnie chce przekazać jakąś teologiczną myśl za pomocą właśnie takiego rodowodu. Tutaj ewidentnie też ta symbolika liczb, że tyle i tyle pokoleń do tego momentu i ile do tego momentu, to jest typowe dla myślenia Starego Testamentu, gdzie liczby nie mają praktycznie w ogóle takiego księgowego znaczenia, żeby policzyć dokładnie, ile tam osób jest, tylko mają znaczenie przede wszystkim symboliczne. To bardzo pięknie widać na przełomie, powiedzmy tak, Starego i Nowego Testamentu, gdy ta liczba 12 jest tak kluczowa i to 12 pokoleń Izraela już nawet w Starym Testamencie właśnie się nie zgadza tak ściśle licząc, bo jeśli policzymy pokolenie Benjamina, to tych pokoleń będzie 13. No, faktycznie w jakiś sposób można go nie liczyć, bo jest takim pokoleniem zupełnie zniszczonym i szczątkowo przetrwałym, ale jednak tak naprawdę tych pokoleń było 13. Natomiast
Jest to typowe, znaczy można by powiedzieć złośliwie, że Żydzi jak liczą, to zawsze tak liczą, żeby się zgadzało. Natomiast to skąd to się wzięło, to znaczy u nich liczba ma znaczenie dużo bardziej symboliczne niż właśnie konkretno księgowe. I w Nowym Testamencie, chyba to jest w Dziejach Apostolskich, jest taki moment, gdzie Łukasz podaje, że no i tam było około 12 mężów. I to jest fascynujące, bo na pewno opisał dosyć dokładnie tę scenę. 12 to nie jest taka liczba, że to nie jest około 100, tak? No faktycznie może być nieoczywiste, może być trudno policzyć. Jak jest 12, czy jest 12, czy 11, to tak od razu widać na pierwszy rzut oka. A więc tutaj autor z całą pewnością wyraźnie chce nawiązać właśnie do symboliki 12 apostołów, 12 pokoleń Izraela. Ale jednocześnie już jakby czuje się w obowiązku, bo to jest Łukasz, tak? Czyli Łukasz jest, można powiedzieć, najbardziej ścisłym spośród wszystkich ewangelistów, najbardziej takim, w cudzysłowie, naukowcem we współczesnym znaczeniu tego słowa i on stara się faktycznie traktować te liczby najwyraźniej też trochę bardziej właśnie księgowo, a nie tylko symbolicznie. Dlatego dodaję, że około 12, czyli pewnie było ich trochę więcej lub trochę mniej. A więc zawsze musimy faktycznie, żeby odczytać tekst natchniony, musimy faktycznie rozumieć ten kontekst kulturowy, musimy rozumieć, co autor przez słowa zapisane w Piśmie Świętym chce nam przekazać. Dlatego też jest to zupełnie naturalne i oczywiste dla każdego, kto zna naprawdę Pismo Święte i nie chce go wykorzystać tylko do swoich własnych celów, że zgodnie ze słowami świętego Piotra słowa Pisma nie są do osobistego wyjaśniania, że potrzeba tutaj pewnego autorytetu, który będzie rozstrzygał, co należy w jaki sposób interpretować. Samo Pismo Święte to zawiera i jest to oczywiste, tym bardziej właśnie w kontekście tego, że jest ono napisane w sposób oczywisty w jakimś kontekście. A więc mamy ten rodowód. I później rozdział pierwszy od wersetu 18, narodzenie Pana Jezusa. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem. Znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. To jest bardzo ciekawa sprawa, która dopuszcza różne możliwe interpretacje. Bo gdyby Józef uważał, że Maryja popełniła grzech w ten czy w inny sposób, nawet w przypadku gwałtu, to jest ścisły obowiązek, żeby kobieta wołała wtedy o pomoc. Jeśli nie woła, to również dopuszcza się przed prawem grzechu i powinna zostać ukarana śmiercią. Tak? A więc to jest bardzo poważna sprawa. Gdyby Józef przypuszczał, że Maryja dopuściła się jakiegoś grzechu, jako człowiek sprawiedliwy, czyli żyjący zgodnie z prawami Starego Testamentu, miałby ścisły obowiązek wydać ją na ukamienowanie. Skoro tego nie robi, w ogóle o tym nawet nie myśli, tylko chce niejako przyjąć, to znaczy chce, żeby to dziecko było uznane za jego dziecko, ale jednocześnie chce ją odpuścić. Co to znaczy? No bo rozumiemy, gdyby uważał, że to nie jest jego dziecko, w sensie gdyby uważał, że tam jest jakiś grzech, to musiałby wydać ją na ukamienowanie. Skoro tego nie robi, to znaczy, że widzi, wie doskonale, że to dziecko nie jest jego, ale jednocześnie wie, że ona nie mogła popełnić grzechu. I co teraz? Tak? I bardzo prawdopodobnym jest, że Józef dostrzega w tym coś absolutnie niezwykłego, niepojętego, ale jednak właśnie tak bardzo dla niego niepojętego, niezrozumiałego, że uważa, że powinien się odsunąć. Nie wie, co się dzieje, dlatego uważa, że powinien się odsunąć. Tak, to jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna interpretacja tego zachowania, bo inaczej, gdyby myślał, że doszło do jakiegoś grzechu, musiałby postąpić zgodnie z prawem inaczej. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel. Tutaj oczywiście cytat z księgi proroka Izajasza. To znaczy, Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię
Jezus. Znowu, niektórzy próbują używać tego stwierdzenia, nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, jakoby oznaczało to, że później zbliżał się do niej. Nie jest to żaden dowód. I to też, pamiętam, mieliśmy to nawet na egzegezie, różne przypadki użycia tego, że nie stało się, nie zrobił czegoś, aż coś tam, i praktycznie we wszystkich przypadkach w Piśmie Świętym nie oznaczało to, że później też coś się zadziało, że coś się wydarzyło. Mędrcy ze wschodu, to jest rozdział drugi. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypatrywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. Znowu Mateusz, widzimy cały czas te proroctwa, które się tutaj przewijają. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali, weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie rozkaz, ażeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. To jest bardzo piękne wykorzystanie proroctwa czy słów Starego Testamentu, które pierwotnie można odczytać w kontekście po prostu całego Izraela. Natomiast tutaj oczywiście nabierają zupełnie nowego znaczenia. Święty Paweł podkreśla, że jest tam powiedziane syna mego. Tak jakby właśnie chodziło o jednego, a nie o cały naród. Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew, posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki, Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. Rachel to jest też bardzo, bardzo piękna historia, bo Rachel zostaje pochowana w okolicach Betlejem. Trochę tak przypadkiem, to znaczy przechodząc, jeśli dobrze pamiętam, zostaje ona tam pochowana. Powrót do Nazaretu. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. No i następnie mamy Jana Chrzciciela, co już mniej należy do naszej dzisiejszej historii. Następnie kolejna Ewangelia, czyli Ewangelia według świętego Marka. Marek byłby w tej wizji przedstawiony jako lew. Znowu to jest to pierwsze zwierzę w wizji świętego Jana Apostoła w księdze Apokalipsy. Dlaczego lew? Dlatego, że u Marka nie mamy w ogóle opisów dzieciństwa Pana Jezusa. Mamy od razu Jana Chrzciciela. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Tak się rozpoczyna. Synu Bożym, jak jest napisane u proroka Izajasza: oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Jaki to ma związek z lwem? Głos wołającego na pustyni.
jaki głos słychać na pustyni, jaki głos rozdziera tą ciszę pustynną, to jest właśnie głos lwa. Tak to ojcowie Kościoła interpretowali, że ten Jan Chrzciciel jest właśnie jako taki głos wołającego na pustyni, jako ten ryk lwa, który rozlega się na pustyni, który budzi trwogę też. To kazania Jana Chrzciciela faktycznie budziły pewną trwogę. Faktycznie to było w nim właśnie coś takiego dzikiego i groźnego, właśnie wołającego na pustyni. I tak u świętego Marka nie mamy żadnych szczegółów z dzieciństwa Pana Jezusa. Rozpoczynamy od działania Jana Chrzciciela i już pierwszy moment, w którym pojawia się Pan Jezus, tutaj Jan zaznacza, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. I w owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Tyle, jeśli chodzi o Ewangelię według świętego Marka, najkrótszą z pośród Ewangelii i właśnie być może najstarszą, chociaż oczywiście nie ma tutaj pewności i to powszechne, tradycyjne przekonanie, że Ewangelia Mateusza jest chronologicznie pierwsza, jest w pełni również uprawnione, chociaż też w żadnym wypadku nie dogmatyczne. To nie jest w żadnym wypadku podejrzane teologicznie stwierdzić, że Ewangelia według świętego Marka mogła powstać wcześniej. Ewangelia według świętego Łukasza. Symbolicznie przedstawiony jest Łukasz jako człowiek. Dlaczego? Dlatego, że jest lekarzem. Dlatego, że przedstawia swoją Ewangelię w sposób najbardziej ludzki, można by powiedzieć. W pewnym sensie najbardziej również naukowy, właśnie jak taki lekarz. Dlaczego człowiek? Zobaczmy, jak rozpoczyna Łukasz swoją Ewangelię. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Najbardziej ludzki spośród ewangelistów zaczyna właśnie pisząc do konkretnego człowieka, mówiąc, że zbadałem dokładnie, żebyś się przekonał o wiarygodności tych nauk, których ci udzielono. Najbardziej ludzki spośród ewangelistów, najbliższy, powiedzmy, że człowiekowi początek tej Ewangelii, nie jest to głos wołającego na pustyni, nie jest to rodowód starotestamentalny, tylko dostojny Teofilu. Zbadałem, co tu się wydarzyło, bo ci opisuję, żebyś się przekonał o tej wiarygodności. Łukasz, jako lekarz, jest, można powiedzieć, spośród wszystkich ewangelistów zdecydowanie najbardziej naukowcem we współczesnym znaczeniu tego słowa. I tak też zaczyna swoją Ewangelię właśnie trochę bardziej jak historyk, tak? Który zbadał, przesłuchał świadków i wysyła wyniki tego przesłuchania dostojnemu Teofilowi. No i oczywiście u niego właśnie dzieciństwo Pana Jezusa zostaje opisane bardzo dokładnie. Jak sam mówi, on przesłuchał świadków, zdradza po części, kim są ci jego świadkowie. Widać w niektórych fragmentach, że stają się te opisy bardzo szczegółowe, co by wskazywało właśnie na korzystanie tam z naocznego świadka, z opisu naocznego świadka, który dobrze zapamiętał daną scenę, na przykład uczniowie z Emaus. Ta scena, gdzie oni dokładnie jest opisane, co czują, co myślą. I podobnie w przypadku Najświętszej Maryi Panny. Właśnie to właśnie Łukasz, który mówi nam, że dokładnie przepytał świadków, właśnie on nam opisuje, a Maryja zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Podaje nam szczegóły właśnie tego, co się dzieje w niej, co się dzieje w jej duszy. Najprawdopodobniej dlatego, że między innymi właśnie Najświętszą Maryję Pannę przepytał, właśnie z nią rozmawiał, zanim swoją Ewangelię w jej ostatecznym brzmieniu zapisał. No i oczywiście tutaj opis dzieciństwa jest bardzo dokładny. Najpierw zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela, długi fragment. Pamiętamy tutaj, Archanioł Gabriel przychodzi jako Pan, staje przed Zachariaszem, kapłanem i tam Zachariasz pada przed nim na twarz i ten mówi, i tam później Zachariasz jest niemy. Zupełnie inaczej, gdy rozpoczyna się zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Tutaj, jeśli ktoś chce dłuższą interpretację tego fragmentu, to odsyłam do mojego materiału. Daj mi moc, Matko, daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim, gdzie między innymi ten fragment komentowałem. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. A oto krewna, twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Zwracam tylko na to uwagę, że te wszystkie pokolenia to są oczywiście wszystkie pokolenia tych wierzących, tych, którzy Pana Jezusa przyjęli, tych, którzy wierzą w Pana Jezusa, innymi słowy, katolików. A swoje miłosierdzie, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Następnie mamy narodzenie Jana i Benediktus Zachariasza, który odzyskuje w tym czasie mowę. No i oczywiście narodzenie Pana Jezusa w rozdziale drugim. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. No to bardzo ciekawe, że ten fragment, który właśnie może nam się wydawać szczególnie historyczny, służył wielu krytykom jako punkt zaczepienia do atakowania Ewangelii według świętego Łukasza, bo nie znano z żadnych innych źródeł spisu właśnie w tym samym czasie. A wiesz, nawet ten wielkorządca Syrii, a na pewno nie za wielkorządcy Syrii Kwileniusza, to znaczy tak argumentowano. Być może nagram kiedyś osobny o tym materiał na podstawie książki Gerarda Krolla Na śladach Jezusa. Jest to świetna książka, niestety tylko w języku niemieckim, w której autor bardzo szczegółowo bada różnego rodzaju źródła, znaleziska na każdym poziomie, w sensie takim archeologiczno-krytyczno, jeśli chodzi o teksty, bada i dokładnie pokazuje, jak to jest z tymi spisami, to znaczy pokazuje, jak działały spisy w tym czasie w Imperium Rzymskim, jak bardzo one rozciągały się w czasie, w jakim mniej więcej odbywały się, z jakimi pomiędzy, jakie przerwy czasowe były pomiędzy nimi, i wskazuje, że jak najbardziej w Ziemi Świętej mógł być wtedy spis, że pasuje to do takiego cyklu, w którym te spisy się odbywały, wskazuje, jakie różne rodzaje tych spisów były, i wszystko na podstawie źródeł wskazuje, że mniej więcej co 6-12 lat, to znaczy, bo były ich różne rodzaje, odbywały się takie spisy i one oczywiście przeciągały się, w sensie w różnych rejonach imperium, odbywały się w różnym czasie, i wskazuje dokładnie,
że jak najbardziej powinien wtedy być w Ziemi Świętej taki spis, zgodnie z takim zwykłym cyklem, który się odbywał. Wskazuje, dlaczego Flawiusz Józefus, bo zwykle się powołują tutaj krytycy też na Józefa Flawiusza, że on nie wspomina w ogóle o takim spisie. Wskazuje on na to, że w ogóle Józef Flawiusz na takich spisach się za bardzo nie skupia. Jeśli akurat był mu potrzebny do czegoś, to wymieniał, ale nie bynajmniej nie jest on kompletnym źródłem, jeśli chodzi o tego rodzaju spisy, bo po prostu nikogo to aż tak bardzo nie poruszało, ze względu na to, że jednak były to cykliczne wydarzenia. To mogło to posłużyć do podania właśnie jakiejś daty, ale też wcale nie musiało. I tutaj naprawdę w tej książce Gerard Kroll Na śladach Jezusa. Mam nadzieję, że kiedyś ta książka będzie przetłumaczona na język polski. Być może będzie. Tutaj na razie nic nie zdradzam. Mam nadzieję, że będzie, bo naprawdę jest bardzo, bardzo wartościowa. Nam ją polecano w seminarium też jako właśnie pod tym względem bardzo wartościową. A więc jak najbardziej ten spis jest cenną informacją i to, że nie jest on wspomniany u Józefa Flawiusza, nie jest żadnym dowodem, że tego spisu nie było. Zwłaszcza, że właśnie Łukasz jakby nie ma powodu, żeby podawać ten spis, tak? Nie ma powodu, żeby go wymyślać. To nie jest, że jakby chciał, zakładając, tak, że teraz zmyśla i chce uwiarygodnić, to podałby jakieś wydarzenie historyczne, które z całą pewnością miało miejsce, tak? Żeby to można było bardzo łatwo właśnie sprawdzić, a no tak, wtedy to właśnie było, wtedy i wtedy. Skoro pisze do Teofila, tak, który jest mu, powiedzmy, w miarę współczesny, to bez sensu byłoby podawać jakieś zupełnie wymyślone daty, to znaczy zupełnie wymyślone wydarzenia. W sensie tutaj zupełnie to nie miałoby nawet z punktu widzenia, nawet gdyby nas Łukasz chciał oszukać, to i tak to zupełnie nie miałoby sensu. Po prostu jako człowiek żyjący bardzo blisko tych wydarzeń, wiedział, że takie spisy się odbywały, wiedział, że wtedy i wtedy taki spis był. Gerard Kroll w swojej książce pokazuje też bardzo ciekawie właśnie a propos Kwireniusza, że Józef Flawiusz nie podaje go jako wielkorządcy Syrii bezpośrednio, natomiast później gdzieś tam w jakimś rozdziale jest wspomniany ten Kwireniusz i już na jakimś innym stanowisku, natomiast wiele lat później, co właśnie mogłoby też wskazywać w każdym razie na to, że ta postać faktycznie była i że mogła pełnić również tenże urząd. To jakby szczegóły. Być może kiedyś mam zamiar, żeby trochę więcej z tą książką popracować i niektóre przynajmniej fragmenty przedstawiać. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, pisze nam dalej nasz ewangelista, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Tutaj też autor wspomnianej książki wskazuje, kiedy takie spisy właśnie miały miejsce, kiedy faktycznie trzeba było pójść tam, gdzie się miało jakieś włości, gdzie mogło to faktycznie w ten sposób się odbywać. A w przypadku jakby takich rodowych włości jak najbardziej to jest możliwe, że nie można z nich skorzystać, ale jednak jakaś tam posiadłość może być. Żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki, leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się wydarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dzieciątku. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu, a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Następnie mamy obrzezanie, ofiarowanie Symeona, proroctwo Symeona, a jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nich mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To też bardzo ciekawe i ważne proroctwo. Właśnie duszę Matki Bożej miecz przeniknie, aby na wierzch wyszły zamysły serc wielu. To jest bardzo ciekawe, jakby tak jakby Symeon wskazywał, że to właśnie boleść Matki Bożej będzie jakimś probierzem, że to właśnie ona będzie wskazywała na zamysły serc wielu, ale to może być pewną wskazówką na to właśnie, że każdy, kto będzie odrzucał naukę Pana Jezusa, w jakiś sposób szczególny będzie gorszył się Matką Bożą, bo twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To jest bardzo, bardzo ciekawe proroctwo. Prorokini Anna, powrót do Nazaretu, a gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. I to tutaj może się pojawić u jakichś super krytycznych krytyków myśl, ale dlaczego u Łukasza nie ma w ogóle ani słowa o mędrcach? Dlaczego nie ma w ogóle ani słowa o ucieczce do Egiptu? Jak dobrze wiemy, wszystkie Ewangelie uzupełniają się wzajemnie. Czy Łukasz już znał Ewangelię według świętego Mateusza? Jest to bardzo prawdopodobne. Ewangelia według świętego Łukasza na pewno jest Ewangelią starszą niż Ewangelia według świętego Mateusza. Ewangelia według świętego Mateusza ewidentnie pisana do Żydów. Łukasz, który badał sprawę, być może już znał albo samą Ewangelię, albo powiedzmy mowy, które posłużyły później za źródło spisania tejże Ewangelii, bo oczywiście najpierw jest nauczanie ustne i później dopiero zostaje ono zapisane w Piśmie Świętym. Dlatego jak najbardziej mógł Łukasz już nie chcieć dublować tego, co w jakiś sposób zostało powiedziane. Jaka była dokładnie motywacja? Nie wiem, natomiast nie ma obowiązku, żeby opisywać każdy moment z życia Pana Jezusa. Jest to w jakiś sposób zaskakujące i ciekawe, dlaczego pewne informacje znajdujemy tu, a inne tu. Natomiast jest to z jednej strony dowód na to, że Ewangelie, teksty Ewangelii nie są uzgadniane, także jedna nie jest kopią drugiej, że nie jest to tak, że się dogadali, żeby jakoś to było. I oczywiście nie jest to również w żadnym wypadku ze sobą sprzeczne. Jaka była dokładnie chronologia czasowa, można to w miarę bez problemu sprawdzić. Wiemy, że mędrcy, czy widać, że mędrcy ze wschodu docierają już trochę później do Betlejem. Widzimy to po tym, że Herod każe zabić każde dziecko do drugiego roku życia, czyli zakłada, że to narodzenie już miało miejsce wcześniej. Ci mędrcy słyszymy, że wchodzą do domu, tak? Nie wchodzą do tej stajenki, w której Pan Jezus się narodził, tylko czytamy, że wchodzą do domu, a więc nasze stajenki, do których dostawiamy mędrców, mają znaczenie takie, powiedzmy, symboliczne, tak? Natomiast nie są adekwatnym historycznym przedstawieniem tego, co się wydarzyło, a więc bez wątpienia mędrcy docierają już później. Więc u Łukasza widzimy bardzo wyraźnie przedstawione te, powiedzmy, pierwsze 40 dni w Betlejem, kiedy Pan Jezus zostaje narodzony, obrzezany, później mija ten czas oczyszczenia, ponownie wykupienie w świątyni i proroctwo Symeona, proroctwo Anny. I następnie mamy ten krótki fragment, powrót do Nazaretu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret, gdzie zaś dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając ją mądrością, łaska Boża spoczywała na nim. A więc w tym momencie
musiały się wydarzyć te rzeczy najpierw z trzema królami, którzy najwyraźniej przychodzą właśnie po jakimś dłuższym czasie, po tych wydarzeniach z proroctwem Symeona, z ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni, właśnie znajdują Pana Jezusa w Betlejem. Najwyraźniej święta rodzina chciała tam zostać. Widzimy to, że no, są tam przez dłuższy czas, że zostają w okolicy świątyni. Betlejem jest niedaleko od Jerozolimy. Widzimy, że zostają tam, tak jak wspomniałem, właśnie rodzina Józefa najprawdopodobniej jednak jakieś włości tam posiadała, czy też przynajmniej jakieś możliwości zaczepienia się przy okazji tego spisu najwyraźniej, ze względu na to, że wszyscy z tego rodu, wszyscy jakoś powiązani z tą ziemią, z tymi włościami tam się uzbierali. Najwyraźniej nie było dla nich miejsca, natomiast jakoś prędzej czy później sobie zorganizowali miejsce pobytu. Zostają w świątyni, oczekują ten czas na oczyszczenie, potem przychodzą do świątyni i najwyraźniej chcą zostać w Betlejem. Natomiast gdy przychodzą ci trzej królowie, składają swoje dary, trafiają właśnie do Betlejem, już do domu, a nie do stajenki. I tam słyszą to ostrzeżenie. Anioł ostrzega ich, żeby oni wracali inną drogą, a Józef ma uciekać do Egiptu. I ten wątek chmędrców i Egiptu u świętego Łukasza zostaje zupełnie przeskoczony, co nie znaczy, że Łukasz twierdzi, że go nie ma. Po prostu go nie opisuje, bo jak sam w zasadzie Łukasz zaznacza, wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu. A więc wielu już wcześniej próbowało i opisywało to, co oni widzieli na własne oczy, albo to, co oni też usłyszeli od świadków. I Łukasz zapisał to, co usłyszał od świadków i co uznał za warte opisania. Być może pewne rzeczy, które już wcześniej zostały opisane i są powszechnie znane, uznał, że nie warto powtarzać tego samego opisu i przeskakuje ten moment od razu, wskakując do Nazaretu, jeśli można takiego słowa tutaj użyć. I oczywiście na koniec Ewangelia według świętego Jana. Ewangelia wyjątkowa, ewidentnie pisana jako ostatnia spośród czterech Ewangelii. Święty Jan ożył w tej wizji, apokaliptycznej wizji. Dlaczego ożył? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Jak orzeł, który krąży na nieboskłonie, tak święty Jan rozpoczyna swoją Ewangelię od samej góry. Od takiego spojrzenia nie gdzieś tam właśnie na szczegóły, nie jak takie ludzkie spojrzenie Łukasza, lekarza, tylko spojrzenie mistyka. Spojrzenie mistyka od samej góry, od wielkiej, wielkiej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. I to pięknie też nam uzupełnia tą myśl bożonarodzeniową. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem. Myśl bożonarodzeniowa. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. I dalej mamy to świadectwo Jana Chrzciciela, to świadectwo, w którym bardzo piękne, które również słyszeliśmy w tym czasie w
liturgii, gdy przychodzą do niego faryzeusze Jana Chrzciciela, pytają, kim ty jesteś, prorokiem, Mesjaszem. On cały czas mówi, nie, 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 jest pośród was ten, który będzie was chrzcił ogniem, ale wy go nie znacie. Jan Chrzciciel, który tak pięknie wycofuje się z jakby z piedestału, tak, schodzi z piedestału i chce Pana Jezusa postawić na tym piedestale. Wskazuje później, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Natomiast ten prolog dla nas również bardzo ważny, bardzo piękny, wskazujący tak bardzo dobitnie na tajemnicę Trójcy Przenajświętszej i to w tym czasie Bożego Narodzenia, oczywiście absolutnie kluczowa myśl. Pan nasz Jezus Chrystus to jako to Słowo Przedwieczne, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tutaj ta piękna gra słów, to greckie zamieszkało, oznacza dosłownie namiotowało, rozbiło swój namiot pomiędzy nami. Takie piękne skojarzenie, bo tabernakulum to znaczy przecież namiot. To jest nawiązanie do namiotu przybytku Starego Testamentu. I jakże pięknie, bo to Słowo faktycznie zamieszkało pośród nas właśnie w tabernakulum. Pamiętamy, że Betlejem tłumaczy się jako dom chleba. I faktycznie Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko przychodzi do nas właśnie w tym czasie Bożego Narodzenia jako dzieciątko, ale zostaje z nami w Najświętszym Sakramencie pod postacią chleba. I pamiętajmy o tym, że gdy czasem może jesteśmy skłonni, żeby zazdrościć tym pastuszkom, którzy przychodzą do stajenki, czy trzem królom, którzy przynoszą dary, to pamiętajmy, że my możemy tak naprawdę jeszcze bliżej przyjść do Pana Jezusa, bo Słowo nie tylko raz przyszło w historii ludzkości, tylko przychodzi w każdej mszy świętej. Zamieszkało, rozbiło swój namiot, tabernakulum pomiędzy nami i zostało z nami pod postacią chleba, pod postacią pokarmu, po to, żebyśmy mogli my przyjąć Pana Jezusa tak blisko, tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Dlatego możemy przystąpić do Niego nawet bliżej niż ci pastuszkowie, bo oni mogli co najwyżej popatrzeć na dzieciątko. Jeśli pobożna opowieść o tym, że Matka Boża pozwoliła potrzymać im dzieciątko Jezus, no to i tak nie przybliżyli się bliżej niż człowiek, który przystępuje do Komunii Świętej. A więc korzystajmy z tego czasu Bożego Narodzenia, radujmy się z tego wielkiego daru, z tego Słowa Bożego, które przyszło do nas, aby nas pouczyć, wskazać nam drogę, dać nam siłę, żebyśmy tą drogą podążali i dać nam samego siebie, żebyśmy tą drogą podążali. Bóg, który staje się naszym pokarmem po to, żebyśmy my mogli zdążać do nieba. To jest ta wielka tajemnica Bożego Narodzenia i to jest też to, co sprawia, że to święto jest naprawdę radosne w przeciwieństwie do tych pogańskich nowych świąt śniegu i światełek, które wcale nie są radosne. Tam może śpiewa się jakieś mniej lub bardziej radosne piosenki, chociaż zwykle one są takie właśnie bardziej sentymentalne niż radosne. Tak naprawdę to jest oczywiście puste, tak? No bo z czego tu się ucieszyć? Z tego, że tam kolejny rok minął i bliżej jesteście śmierci, wobec której nie wiecie, co będzie dalej. Nie, to tam, dla tych nowych pogan nie ma powodów do radości i dlatego też ich święta są smutne. Natomiast dla nas jak najbardziej są powody do radości, w sensie one są dla wszystkich, tak? Tylko że ci, którzy pozbawiają się sami tej Bożej prawdy, którzy nie chcą widzieć, jak jest naprawdę, albo którym jeszcze nie zostało dane, żeby zobaczyli, oczywiście no, żyją w ciemności i my powinniśmy dawać świadectwo o tej światłości, która przyszła, sami się nią napełnić, radować nią, dawać świadectwo po to, żeby oświecić tych, którzy jeszcze są od tej światłości daleko. Ale najpierw musimy sami siebie napełnić, żeby móc faktycznie dawać o niej świadectwo. Dlatego korzystajmy z sakramentów świętych, korzystajmy z tej Bożej prawdy, bo Słowo przyszło, aby również właśnie przekazać nam Słowo, przekazać nam treść. Studiujmy katechizm. Dlaczego katechizm? Dzisiaj nagrywam to akurat święto świętego Jana Apostoła, właśnie tego mistyka, tego wielkiego myśliciela. Dlaczego to święto jest szczególnie dobre do nauki katechizmu? Dlaczego warto właśnie w to święto polecać katechizm? Dlatego, że mistyk właśnie zostaje oświecony, poznaje prawdę. Nie ma lepszej skondensowanej wiedzy niż właśnie katechizm, na przykład nasz apologetyczny katechizm księdza Gadowskiego. Tam mamy naprawdę koncentrat z tego Bożego objawienia, przekazany na dodatek
w sposób bardzo uporządkowany, bardzo usystematyzowany. To jest ćwiczenie zarówno na takim poziomie logicznym, jak i właśnie na poziomie samego Bożego objawienia, Bożej prawdy. Naprawdę zachęcam, studiujmy katechizm, przepełniajmy się tą Bożą prawdą, przystępujmy do sakramentów świętych i słuchajmy kolęd na zakończenie i śpiewajmy kolędy. Dlaczego? W kolędach naprawdę, w tych starych, tradycyjnych kolędach naprawdę jest ten dawny katolicki duch, tak? To jest ta prawdziwa radość wynikająca z tego, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, zamieszkało w naszych tabernakulach. Bóg, który stał się naszym pokarmem, Bóg, który chce nas przyciągnąć do siebie i robi wszystko, żeby nas do siebie przyciągnąć. W tych kolędach naprawdę jest radość, w przeciwieństwie właśnie do tych nowych pogańskich pioseneczek o niczym. Naprawdę słuchajmy tych kolęd, korzystajmy z tego czasu, bo w tym jest naprawdę katolicki duch. Na zakończenie będzie właśnie jedna z naszych kolęd. Zachęcam również do wysłuchania tych kolęd, które już 2 lata temu nagraliśmy w naszej szkole. Też będzie na zakończenie gdzieś tutaj w rogu link do całości tego nagrania, z którego właśnie fragment teraz będzie na zakończenie. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego. Jeśli ktoś myśli, że już za późno, to powinien zostać spoliczkowany, nawiązując do słynnego mema, w którym ktoś mówi, że święta świętej po świętach i jakiś tam Batman czy innego policzkuje i mówi, jeszcze jest oktawa. I właśnie tak jest, to znaczy właśnie teraz świętujemy Boże Narodzenie. Nie dajmy się wciągnąć w ten pogański, smutny cykl zimowych świąt światełek, tylko bądźmy świadomi, co i kiedy świętujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W żłobie leży, któż pobierze.